Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj na tapecie jest nic innego jak nowy event Pokémon GO w połączeniu, w crossoverze z kartami Pokémon. I oczywiście jak sami wiecie, albo przynajmniej wam przypomnę, że w dniu 17 czerwca będzie możliwość już zamówienia kart z Pokémon Center właśnie japońskich, z tego dodatku. Oczywiście te karty, które są w wersji japońskiej, nie będą dostępne w wersji angielskiej. Przypuśćmy Booster Box, który prawdopodobnie będzie też dostępny w wersji Pokémon GO, nie będzie do zdobycia w wersji polskiej, angielskiej. Co dodatkowo będzie oczywiście w wersji japońskiej, zobaczcie wkrótce na moim kanale, bo będą takie openingi. A póki co, event Pokémon GO startuje już jutro o godzinie 10 rano i mamy dwa Pokémony, które są premierowe, czyli jeden plus ewolucja. Wimpod oraz Golisopod. Tak jest, te dwa Pokémony plus jeszcze unikalny Pikachu z czapeczką, który oczywiście również i będzie dostępny na karcie, którą zdobędziemy właśnie otwierając takie boostery. Ten Pokémon oczywiście ma możliwość ewolucji używając 400 candy. Także jest to jeden z takich właśnie jak Wailord, czy też nawet inne Pokémony, bo jest ich kilka, nawet Gyarados. A mam nadzieję, że ten Golisopod będzie takim, który faktycznie będzie miał swoje użycie w Pokémon GO. Meltan. Tak jak wam powiedziałem, osoby, które wygrały w konkursie ostatnim, gdzie rozdawałem wam kody do unikalnego questu na profesora Researcha, takie kody również będzie można zdobyć na evencie w Berlinie. Stojąc w kolejce, znajdując konkretny punkt, gdzie to się odbywa, będzie możliwość takich kart zdobycia za darmo. Nie musicie czekać na konkurs żadenkolwiek, ale też prawdopodobnie otrzymam takie karty od Niantic w wersji angielskiej, czy to niemieckiej, i będzie można je zdobyć ode mnie w kolejnym konkursie. I oczywiście ten quest umożliwia na samym końcu zdobycie Meltana. Ten Meltan ma też szansę bycia shiny podczas tego eventu. A w jaki sposób normalnie można zdobyć shiny Meltana? No i ogólnie Meltana. Wystarczy tylko i wyłącznie zainstalować aplikację Pokémon Home na swoim telefonie. Przejdź do sekcji oczywiście ustawień, w ustawieniach wchodzimy do Pokémon Home, wysyłamy jakiegokolwiek Pokémona do Pokémon Home i otrzymujemy boxa, Meltan boxa. I oczywiście on jest lepszy niż jej normalny incense, bo on spawnuje nam Meltana co minutę, czyli w sumie będzie 60 Meltanów. Na trik oczywiście, który wam kiedyś powiedziałem w odcinku z Giblem Community Day'a, to oczywiście podczas tego eventu pokazywałem wam trik, jak zrobić przyspieszone tempo incensa, co pozwoli nam niekiedy nawet do 80 sztuk Meltana zgarnąć. Ale mogę się mylić, bo przy incensie to może działać, a przy Meltanie niekoniecznie. Także tutaj proszę nie łapać mi za słowa, ale można spróbować. To nie jest oczywiście zakazane owoc. Collection Challenge. Podczas tego eventu oczywiście będzie możliwość zdobycia nic innego jak również i Meltana w nagrodę, Venusaura, Charizarda i Blastoisa. I tutaj fajnie było, gdyby takie Pokémony właśnie również pojawiły się w unikalnej, wiecie, obrazku, w sensie, żeby to były te klony, które były w oryginalnej serii filmowej, czyli anime, gdzie mieliśmy takie, wiecie, klony Pokémony, czyli Charizarda, Blastoisa i Venusaura. Ale na chwilę obecną nie pokazali nam tego, jeśli chodzi o grafiki, więc możemy tylko tutaj, wiecie, obiecać się smakiem, bo istnieje możliwość, że tego nie będzie, tylko oczywiście spekuluję, także wybaczcie. Ale na chwilę obecną tego nie ma takiej informacji, że będą lub nie będą. No dawno ich nie było, więc mi się wydaje, że fajnie by było, gdyby tak ktoś zaprezentowali dodatkowo podczas tego eventu. Nawet choćby tylko na rajdach. Dzikie spawny. Mamy oczywiście startery, Pikachu, Slowpoke, Magikarpia i wszystkie Pokémony, które są tutaj wymienione, są na kartach Pokémon. Dosłownie wszystkie, za chwilę wam pokażę jakie są, bo w większości są one przedstawione poza kartami z Secret Rare, ale oczywiście do tego dojdziemy jeszcze. Podczas tego eventu będziemy mogli również zdobyć Lunatona i Solrocka, które będą pojawiać się podczas eventu obydwa na obydwu półkulach, a dopiero później będą one zmieniać swoją lokację. Następnie mamy Field Research, no to nic innego, jednak jeśli mamy szczęście, możemy trafić na unikalne Pokémony i questy na Snorlaxa, Dragonite'a czy Slakinga będą na pewno takimi, które będziemy szukać. Także jest to event zacny, jeśli chodzi o ludzi, którzy chcą zdobywać XL Candy przede wszystkim. Między innymi gracze, którzy powyżej 31 levela mają już oczywiście taką możliwość. Na rajdach Chansey, Larvitar, Timbur, Wimpod, no i oczywiście wszystkie pozostaje, plus dodatkowo Mewtwo. Mewtwo oczywiście po raz pierwszy będzie miał unikalny atak. W pierwszej serii będzie miał atak Shadow Ball, czyli jest to atak Legacy, który oczywiście będzie miał nasz Mewtwo. Także na rajdach raczej
mnóstwo osób będzie atakowało Mewtwo niżeli wcześniejsze inne Pokémony. I to jest w gruncie rzeczy tyle, jeśli chodzi o sam event. Jakby nie patrzeć, krótki, zwięzły, ale i tak zacny, bo zwróćcie uwagę, ile takich Pokémonów unikalnych możemy zdobyć. Nawet nowi gracze, którzy przestali grać po długim czasie, to mogą wrócić do gry i zdobyć świetne sztuki, unikalne, idealne. I pragnę też wspomnieć, że osoby, które nie grały przez ostatnie 90 dni lub więcej, lub też są nowe, mogą korzystać z mojego kodu do zaproszeń. Dzięki temu macie gratisowe zaproszenie do znajomych. Możemy dzięki temu zdobywać kamienie milowe, co oczywiście przekłada się na zdobycie unikalnych sztuk Pokémonów i tak dalej, bo wkrótce oczywiście chcę zrobić odcinek, w którym otwieram właśnie wasze nagrody w zamian za właśnie uczestnictwo w tym evencie i dzięki oczywiście temu, że wpisaliście mój kod i razem zbieramy tak naprawdę nasze nagrody kamienie milowe. I to jest mój kodzik do znajomych. Dla tych osób, które zainstalują grę oraz wpiszą ten kodzik właśnie na samym początku przy instalacji włączenia gry. Także ten kodzik od razu wam pozwoli zdobywać kamienie milowe wraz ze mną. Możemy tutaj zdobyć Deino, jakieś tam inne Pokémony, które są mega, mega super z ekstra. I oczywiście itemki, które dadzą nam możliwość szybszego rozwoju w grze. Między innymi Raid Pass i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj polecam z tego korzystać. Okej, teraz przejdźmy do naszych kart. Japoński set był już przedstawiony na wielu tej platformach, jednak oczywiście wy nie widzieliście wszystkich kart. No i też w odcinku konkretnym wam nie pokazałem, jak one się prezentują wszystkie, bo widzieliśmy tylko nieliczne. Mamy Bulbazaury, no powiem tak, ewidentnie Radiant. Radiant Venusaur jest o wiele lepszy niż ten normalny. No i Ivysaur mi się bardzo podoba. Bulbazaur na pewno jest ciekawy, ale nie jest moim celem takim priorytetowym. Bardziej Venusaur i te Radiant formy Pokémonów są mega ekstra. No i oczywiście od razu wam mówię, że japońskie troszkę Radianty będą się różnić od tych angielskich, co wam oczywiście pokazywałem ostatnio. Mamy Moltresa. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, większość tych, które się spawnuje na evencie, będą na kartach dostępne. No i macie Blastoise'a też. Blastoise fajny jest bardziej, bym wolał Radiant w tej formie, w tej wersji, niżeli tej, która tu jest prezentowana. No ale oni wybierają. Z tego co wiem, to Slowbro ma unikalny atak pod spodem na 2D, na 2 punkty energii, który pozwoli nam w momencie, kiedy graczowi przeciwnika zostaje punkt 1 nagrody, to my odbieramy 2. To takie niby troszeczkę insta-win, to jest troszkę mega, mega mocnym atakiem na tym Pokémonie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy faktycznie oni to zablokują i dwie nagrody się otrzymuje, a musimy pokonać przeciwnika? Tak to może być. Zobaczymy. Magikarpie. Następnie mamy Articuno jest z jednym atakiem. Także to no, taki poboczny Pokémon, bo też nie ma ten atak unikalnego dodatkowych rzeczy. Też w ogóle zwróćcie uwagę, czekajcie chwileczkę, mamy Moltresa. Moltres, jak i też Articuno nie mają ataków, które szkodzą naszemu teamowi, bo aktualnie w Pokémon TCG, dla tych, którzy grają deckowymi zestawami, to te zestawy mają nic innego jak szkodę dla swojego teamu. Gdzie Moltres, żeby zadać obrażenia, jest pytanie, czy chcemy zadać sobie obrażenia dodatkowe, żeby zwiększyć obrażenia do przeciwnika. Tak samo Zabdos. Zabdos ma zadaj obrażenia 40 jakiemuś Pokémonowi, który jest na twoim stoliku, że tak powiem, bardziej przy na ławce, w momencie, kiedy my wykonujemy atak na przeciwniku. Także te są bardziej, no, może mniej wymagające, bo są tylko 3 energie, a tam jest 4. No ale spoko, Gyarados zostaje przy 4 energiach, także obrażenia są potężne. Co my dalej? Mamy Pikachu. Pikachu chyba to jest alternatka, ale tutaj widać, że to jest holo. Także jest zwykła Pikachu i Pikachu holo też taką czapeczką. Zabdos też bez szkód na swoim teamie. Mamy Mew. Sorry, Mewtwo. Mewtwo V i Mewtwo V-Star. Także to są karty dla nas docelowe, które będziemy chcieli oczywiście posiadać za wszelką cenę. Mamy Natu, Sylveona, spoko. Następnie, co to jest ciekawego? No to Larvitar, tylko nie widzę Tyranitara tutaj. Troszkę dziwne, ale zaraz... O, jest Tyranitar, dobra. Jest Tyranitar w tym miejscu, troszkę później, ale zdziwiony jestem, że nie ma tej linii ewolucyjnej. Oczywiście Larvitar, jak widzicie, tutaj wcina Golden Raspberry. Dobra, mamy Rattata, Raticate'a, mamy Conkeldurra. Conkeldurra oczywiście tutaj w tym miejscu ma alternatkę swoją. Mamy Meltana, Steelixa, Melmetal. To jest chyba karta, tak, to jest zwykła. Tu mamy V, V-Max i chyba nie ma tutaj, chociaż nie, chyba jest Melmetal w wersji Secret Rare, czyli złota. Mogę się mylić, ale na chwilę obecną jeszcze nie pokazali, jakie są złote karty.
A złote karty chyba są dostępne, nie wiem czy w japońskiej wersji, bo dopiero dowiemy się pojutrze, bo jest premiera w 17. Mamy Dragonite'a oraz Dragonite V-Star. Te karty, z tego co wiem, nie wiem czy są w secie, ale wiem, że będą w angielskiej wersji później, gdzieś pod koniec lipca, dostępne w unikalnym boksie. Także nie są to karty takie, wiecie, które musimy polować w booster boxie czy też gdzie indziej, bo będą gwarantowane, z tego co pamiętam. Mamy Ditto. Ditto oczywiście jest kartą, która nie będzie taka normalna, dostępna w grze. Tylko te karty, ten Ditto będzie unikalną cechę, jeśli chodzi o te karty. Będzie przypuśćmy nasz Pokémon typu, nie wiem, może Dragonite'a nie będzie, ale powiedzmy taka Chansey. Chansey będzie miała kartę, gdzie na samym dole, w rogu, po lewej stronie będzie, jeżeli znak check Ditto, to kartę się odkleja i będzie Ditto. Także taka karta będzie dostępna dla każdego z Was. Tyle, że oczywiście musimy to odkleić, tą wierzchnią warstwę tej pierwotnej karty, żeby pojawił się Ditto. Także to jest unikalna, fajna rzecz, której wcześniej nie było w naszych kartach Pokémon nigdy. Mamy Eevee. Eevee to jest bardziej z Eevee, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu grafika. Chyba tam Pikachu też był w takiej formie. Radiant Eevee. To jest karta, jest niesamowita, ale bodajże dostępna jest tylko i wyłącznie w konkretnym zestawie. Nie wiem, czy jest dostępna ogólnie w Booster Boxie, ale mogę się mylić. Powinna być. Mamy Slakinga. Oczywiście to, jak mówiłem wam, to jest chyba to jest zwykła V. Wcześniej był Slaking? Nie, to był Conkeldurr. Mamy Slakinga V. On będzie chyba w alternatce. Wiem, że jest w Alternative Art. Albo Full Arcie. Po prostu chyba nie, Full Art jest tylko. Full Art Slaking. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest. Mamy Amphizenta. Mamy oczywiście tutaj, jak widzicie, naszych trenerów. Czyli Candele, Sparka i Blanche. I te postacie oczywiście będą dostępne w również zewnętrznym boksie unikalnym i będą podzielone na 3. Także będziemy musieli chyba, żeby zdobyć te 3 karty gwarantowane, musimy boksa kupić. Czy będzie to dostępne w wersji tutaj booster boksa? Nie mam pojęcia. Okaże się oczywiście, jak kupię. Ale stawiam, że nasze secret rarki to będą nic innego jak postacie charakterów, czyli naszych trenerów. Będzie złota karta tutaj Pokestopa, mi się wydaje. Będzie złota karta Lure Module i to są karty energii. Wersje angielskie, to oczywiście wam pokazywałem wcześniej. Zobaczmy, czy coś tu się różni. Mio tu zostaje. No nie. Revilly to jak powiedziałem wam. To są takie karty, ale złotych nie widzieliśmy. Wiem, że jest profesor Research. Profesor Research, tudzież profesor Willow, jest dostępny w kartach, w boksach prawdopodobnie, ale wiem, że występuje karta złota, bo została ona przedstawiona właśnie na tej grafice. Jak widzicie tutaj, wszystko się powiela, jednak unikalnymi kartami, które wcześniej nie było widoczne, były tutaj Slaking Full Art oraz Rainbowka profesora Researcha, czyli profesora Willowa. Także tyle wiemy, jeśli chodzi o karty aktualnie. Na chwilę bez tego to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, zostawcie lajka, subskrypcję i do zobaczenia, trzymajcie się. Heya!